Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanał, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie i nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam sposób, w jak będziecie mogli zarobić sobie mniej więcej 50 zł. Będzie to mógł zrobić każdy, czyli nie trzeba mieć 18 lat. No i to jest dosyć ciekawa sytuacja. No i tutaj też właśnie te pieniądze można sobie wypłacać albo na PayPal, albo na konto bankowe. Pokażę Wam dodatkowe 3 strony, które też działają na takiej samej zasadzie jak właśnie te takie cashbacki. No i też jeszcze po prostu tutaj omówię, która z nich jest najlepsza, ale jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym Was również zachęcić, zaprosić akurat do rejestracji na giełdzie KuCoin. Oczywiście filmik ten nie tyczy się CryptoVault, ale tak samo chciałbym Wam przypomnieć, że też mam kanał, który właśnie tutaj tylko i wyłącznie tutaj na nim gadam o CryptoVaultach. No i tutaj po prostu jeśli chodzi o giełdę KuCoin, to tutaj na niej po prostu możecie się zarejestrować, nie trzeba mieć weryfikacji KYC, czyli w sumie wystarczy Wam tylko mail, możecie sobie tutaj handlować tymi CryptoVaultami. I dodatkowo jest tutaj dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ teraz jest taki specjalny event na rynku futures, też po prostu sobie go przelecę, to znaczy pokażę Wam mniej więcej jak tutaj to wygląda. Oczywiście to wszystko jest po angielsku, ale też możecie sobie wejść w ten link, przeczytać to, przetłumaczyć, jeśli ktoś nie ogarnia o co chodzi. I też po prostu jest taki specjalny event, no i też jest to dosyć kolejny sposób w sumie na zarobienie dodatkowych pieniędzy. A teraz my już możemy sobie przejść do filmu. I teraz tak, myślę, że większość z Was te strony kojarzy, ale tutaj jeśli ktoś jest nowym, to tak samo po prostu chciałbym Wam o nich pokazać, ponieważ od czasu do czasu właśnie o takich stronach wspominam. I generalnie pierwszą stroną, o której dzisiaj będę Wam opowiadał, jest to strona Picodi. Link do niej tak samo znajdziecie w opisie. I to jest najważniejsze, że właśnie za samą rejestrację już dostajecie tutaj te 10 zł, więc po prostu jeśli się zarejestrujecie z tego linku zaproszeniowego w opisie, to po prostu macie ten taki specjalny bonus właśnie zaproszeniowy, ale co ważne, te 10 zł nie można na początku wypłacić, bo tutaj też ja Wam tłumaczyłem, ale niektórzy też nie oglądają te filmy do końca, więc dopiero te pieniądze się wypłaca od 20 zł. No i oczywiście, żeby się zarejestrować na tej stronie, to wystarczy podać swój mail i hasło. No i tutaj po prostu, żeby oczywiście tutaj zbierać sobie do wypłaty, jeśli ktoś korzysta sobie z jakichś sklepów internetowych, no to też nie dostaje żadnych takich promocji w związku z tym, że po prostu ma jakiś tam specjalny cashback i tak dalej. Ta strona taki cashback oferuje i zazwyczaj są to procentowe cashbacki, ale też można trafić na takie cashbacki dotyczące stałej kwoty. I te stałej kwoty są najlepsze według mnie. Jeśli ktoś oczywiście nie kupuje sobie właśnie jakiejś takiej, no nie robi sobie często takich zakupów, a chciałby sobie właśnie ten, można to powiedzieć, bonus powitalny za 10 zł wypłacić. I teraz dosyć ciekawą opcją jest tutaj teraz ten Uber Eats, ponieważ tutaj, jak widzicie, możecie sobie zarobić na akurat tej promocji 40 zł. I chodzi tutaj o to, że właśnie to jest taka specjalna promocja dla nowych użytkowników. Oczywiście też można znaleźć jakieś tam w sumie zniżki ze stałą kwotą dla jakby innych, można to powiedzieć, akurat sklepów. Ale jeśli chodzi o to, jak widzicie, teraz ja sobie to nacisnę i też będę miał, tutaj akurat mnie przeniosi w sumie, mam tutaj informacje, jak to wygląda, jeśli chodzi o tą promocję. No i tutaj, aby zakwalifikować się w tej promocji, to jak widzicie, musicie akurat być nowymi użytkownikami Uber Eats i tak samo po prostu musicie być nowi w Picodi, czyli osoby, które nie miały tutaj konta wcześniej, no to po prostu się kwalifikują do tej promocji. I teraz chodzi tutaj o to, że jak widzicie, musicie wpisać ten specjalny kod i dostajemy po prostu tutaj po 20 zł na pierwsze zamówienia, więc też jest tam minimum 5 zł, jeśli chodzi o jakieś tam kupno danej jakby tutaj danego produktu. I zobaczcie, że po prostu tutaj ten cashback, który otrzymujemy. I tutaj co jest ważne, po prostu jeśli chodzi o ten cashback na Picodi, to dodatkowo ten pierwszy cashback wynosi 20 zł. Czyli przykładowo możemy sobie tak to prosto policzyć. Kupujemy sobie w sumie jakąś tam potrawę mniej więcej na tym Uber Eats za 40 zł. No i oczywiście to już się wlicza w ten minimum te 35 zł, jeśli chodzi o tą promocję. Więc odejmujemy sobie ten kod rabatowy 20 zł. No i teraz oczywiście tutaj jest 20 zł, więc te 20 zł zostanie nam zwrócone właśnie na tej stronie, na Picodi. No i w tym momencie możemy sobie wypłacić te pieniądze. Oczywiście tutaj jakby nie dostajemy te 50 zł na czysto, tylko po prostu dostajemy 10 zł i darmowy obiad, czy jakąś tam pizzę, czy coś w tym stylu. To jest taka moja propozycja, jeśli chodzi o tą promocję. I w tym momencie, jeśli chodzi właśnie o wypłatę, no to generalnie jeden zakup, który i tak będziecie mieli za darmo, ponieważ te pieniądze Wam zostaną zwrócone i tak ta strona działa, już też z niej korzystałem na moim koncie. No po prostu tutaj po jakimś czasie będziecie mieli ten zwrot całej tej kwoty i darmowe jedzenie. No i tutaj po prostu też te 10 zł na start, więc to jest taka moja opcja. Pamiętam, że kiedyś było nawet taki sklep jak taka tania książka,
Teraz już widzę, że nie ma tej stałej kwoty, ale widzę, że na przykład na jakiejś grze World of Tanks tak samo jest jakaś tam stała kwota do zarobienia. Kiedyś była taka lepsza lista, jeśli chodzi o w sumie te sklepy, tutaj jakby też jest ten cashback opisany i po prostu według mnie, jeśli oczywiście, nie wiem, korzystacie sobie z jakiegoś sklepu i też już chcecie coś na 100% kupić, no to można sobie szukać właśnie ten cashback procentowy, ale też zdarzają się takie promocje na stałą kwotę i w tym przypadku akurat, tak jak pokazywałem Wam, w tym momencie jest dostępny coś takiego jak Uber Eats. Pamiętam, że też była taka promocja na Przyn.pl przez jakiś czas i tam też można było zdobyć jakieś tam konkretne pieniądze. Też widzicie, że pierwszy cashback na Przyn.pl wynosi te 20 zł, ale w tym momencie akurat jeśli chodzi o Uber Eats, no to tam jest lepsza promocja z tego względu, że tam po prostu dosłownie jedzenie możemy dostać to za darmo i też zdarzają się różne sklepy, gdzie po prostu są to takie specjalne promocje, jakieś tam też widzicie, że są rabaty, konkretne sumy, no i też po prostu jeśli ktoś robi często zakupy, no to warto z takich akurat, można to powiedzieć, stron cashbackowych korzystać z tego względu, że też można sobie troszeczkę oszczędzić, a w tym momencie pokazałem Wam dosyć ciekawy sposób tutaj na to, że po prostu możecie sobie kupić jedzenie za 40 zł, dodatkowo po prostu po jakimś czasie Wy dostajecie 100% zwrot z tego względu właśnie, że macie ten specjalny kupon, który obniża Wam tą kwotę tych 40 zł w jakimś tam, w jakiejś restauracji, no tutaj na te właśnie 20 zł, a jak jesteście też nowymi użytkownikami na Picodi, to tak samo tutaj jest taka specjalna akurat sytuacja, że dostajecie ten 100% zwrotu z tych 20 zł, jak tam właśnie jesteście jako pierwsi tutaj na tej aplikacji. Dlatego to jest taka ciekawa sytuacja dla nowych użytkowników, ale tak samo pokażę Wam inne akurat strony, które działają na podobnej zasadzie i według mnie są warte uwagi. Tutaj większość z Was raczej je kojarzy, jeśli chodzi o AleRabat. Tutaj najlepszą opcją jest po prostu tutaj pobranie takiej specjalnej wtyczki i ta wtyczka w 100% działa na Google Chrome, więc to warto też brać pod uwagę, ponieważ ja tak jak widzicie teraz się przełączyłem z innej przeglądarki i ta wtyczka mniej więcej tak wygląda. Ona jest akurat po angielsku, ale też znajduje bardzo dużą ilość kodów promocyjnych i teraz jak widzicie ja jestem na stronie przykładowo Nike'a, zainstalowałem sobie tą wtyczkę, gdzie tutaj też no jeśli chodzi o wtyczkę samą instalację, no to jest dosłownie 2 minuty, tak samo link do tej akurat strony znajduje się w opisie, no i teraz wystarczy sobie tutaj nacisnąć, jak widzicie mamy tutaj jakieś tam dodatkowe kody rabatowe 20%, ale tutaj jeśli chodzi o jakąś ilość kodów, to ona nie jest aż taka zbytnio duża. Pamiętam, że na Adidasie przykładowo, tak, tutaj jest ich zdecydowanie więcej, tam są akurat 2 i tutaj jeśli chodzi o promocje, bo ja też wcześniej nie pokazywałem tych promocji, no to już jest troszeczkę większa lista, więc też można znaleźć sobie jakieś takie różne kody promocyjne i to wszystko macie w jednym miejscu, nie musicie szukać, nie wiem, przez cały internet, przeszukiwać go, tutaj też akurat jeśli chodzi pewnie o Nike'a, to tutaj też jeśli chodzi o promocje, to jest ich więcej, ja tylko patrzyłem w sumie na to, jeśli chodzi o te kody tutaj promocyjne, więc to jest taka druga opcja według mnie, która jest akurat dosyć opłacalna i trzecią, dosyć już najbardziej popularną jest to oczywiście ten Letyshops, tutaj wystarczy się zarejestrować poprzez podanie swojego maila i hasła, tak samo po prostu link do tej strony znajduje się w opisie. No i tutaj jeśli chodzi o Letyshops, te promocje też czasami na niektórych sklepach, gdzie nie ma ich na Picodi, są opłacalne, ale według mnie z tego względu, że po prostu tutaj też jak mówiłem, teraz powiem te wszystkie strony według opłacalności, najlepszą sytuacją dla nowych użytkowników jest to Picodi, ponieważ tutaj akurat ta strona z cashbackami jeszcze nie jest aż taka popularna. No i tutaj też są zdecydowanie czasami lepsze promocje niż na tych innych dwóch stronach. Potem według mnie w rankingu jest oczywiście ten AleRabat. No i tutaj on po prostu działa na takiej zasadzie, że macie taką specjalną wtyczkę. Jak macie ją pobraną, to oczywiście tutaj macie spis tych różnych promocji, więc jedyne co trzeba zrobić, no to oczywiście tutaj pobrać sobie taką wtyczkę, szczególnie na Google Chrome to działa dobrze. No i po prostu jeśli wchodzicie na jakiś sklep, jeśli oczywiście ten sklep jest podłączony z taką wtyczką, no to możecie sobie przeglądać kupony, macie to wszystko w jednym miejscu. Jest to dosyć ciekawa sytuacja. A na trzecim miejscu jest właśnie to Letyshops, które według mnie już troszeczkę jest przestarzałe i dlatego oni też mogą sobie pozwalać przez to, że są tacy popularni, na troszeczkę mniejsze te promocje. No i według mnie akurat też podsumowując, tutaj są najlepsze promocje takie ze stałą kwotą. Tak jak widzicie, dosłownie możecie sobie odebrać jakieś jedzenie za darmo i dodatkowo jeszcze 10 zł macie tutaj na start, więc generalnie jeśli chodzi o tę promocję, właśnie jeśli Wy się tutaj zarejestrujecie, z tego co pamiętam, te 10 zł jest tutaj dostępne dla Was przez cały rok,
albo przez 2 lata, już dokładnie nie pamiętam, ale raczej skłaniałbym się ku temu, że po prostu te 10 zł za rejestrację na Picodi jest dostępne przez cały rok i po prostu tutaj wy musicie sobie nazbierać te dodatkowe 10 zł właśnie w tych cashbackach i już możecie sobie wypłacić. No a w tym momencie, jeśli chodzi akurat o tą promocję przykładową, którą wam poleciłem na Uber Eats, wy jesteście w stanie sobie właśnie tutaj zarobić no tutaj dodatkowe 50 zł, jeśli chodzi o całą tą promocję, z tego względu, że tak jak mówiłem, tutaj dostajecie ten kod rabatowy, przykładowo kupujecie sobie jedzenie za 40 zł, macie ten kod rabatowy, który obniża wam akurat tą sumę zamówienia do 20 zł i tak samo przez to, że jest wasz to pierwszy cashback na tej stronie, to otrzymujecie oczywiście z tego Uber Eatsa, to otrzymujecie właśnie 20 zł, a potem no tutaj kolejne 20 zł dostajecie już ten cashback do 20 zł, jeśli akurat już korzystaliście sobie wcześniej z tej strony. Więc myślę, że to już byłoby na tyle. Tutaj przedstawiam wam różne strony z cashbackami, też pewnie raczej większość z was o nich wie, z tego względu, że też dużo youtuberów to poleca, bo mają z nimi współpracę. No ja akurat z takimi stronkami nie mam żadnej współpracy, no ale też chciałbym wam pokazać dosyć ciekawe promocje, które tak samo działają i są dostępne dla wszystkich. No i ja już się z wami żegnam. Mogę jeszcze wam na sam koniec tak samo zaprosić was do dołączenia na serwer Discord, a tutaj się przyłączyłem akurat z kanału. I tak samo do akurat serwera na Telegramie, to jest tam kanał na Telegramie. Na nim będziecie mieli wszystkie nowe informacje na temat nowych sposobów na zarobienie w internecie. A ja już się z wami żegnam, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!